Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale z gry The Division 2. Moi drodzy, aktualnie mam 95. poziom sezonu, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że mam 20 zasobników, tak więc trochę mam zasobników egzotycznych. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zasobników egzotycznych, jeden optymalizacji, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć zasobników roku piątego sezonu pierwszego, zasobnik połamanych skrzydeł, zasobnik rzemieślniczy broń, trzy zasobniki rzemieślnicze wyposażenie, jeden, dwa, i dwa zasobniki sezonowe serii dziedzictwo i jeden zasobnik z nazwanym przedmiotem. Tak więc cóż, dobra, otwórzmy sobie te zasobniki, co też w nich mamy. Zawartość zasobnika, stłumiony ryk, to jest karabin maszynowy. Wiecie co, od razu sobie go zobaczę. Stłumiony ryk, on ma tutaj 68,1 ogólne obrażenie, 68100, a ten mój stłumiony ryk, ja mam tutaj 66000, no to ten nowy jest lepszy. Tak, oznacza jako ulubione. Dobra. 19 kolejnych, lecimy od samego dołu. Zasobnik sezonu stery dziedzictwo. Obłęd i torba na skażone przedmioty. Dobra, zasobnik serii dziedzictwo, tu mamy co? Poświęcenie oraz taran puk puk. Okej, dobra. Zasobnik rzemieślniczy wyposażenie. Materiały ceramiczne i poliwęglane sztuk 40, włókna węglowe i oraz elektronika sztuk 30. Tutaj dokładnie to samo. Zasobnik rzemieślniczy wyposażenie. I tutaj też to samo. Zasobnik rzemieślniczy broń. Stal poliwęglany po 40, włókno węglowe i tytan po 30. Okej, zobaczmy, co my tu mamy. Maska Electricue, nakolanniki Cavalier oraz materiały Electricue sztuk 5, oprzyrządowanie Cavalier sztuk 3. MG5 i plecak Electricue, oprzyrządowanie Cavalier 3 sztuki i materiały Electricue 5 sztuk. Dobra. Kamizelka Electricue, kabaret, oprzyrządowanie Cavalier sztuk 3, materiał Electricue 5. Maska i kamizelka Cavalier, oprzyrządowanie Cavalier, materiał Electricue. Dobra, dalej. Kabura Electricue, kabura Cavalier. Dwie kabury dostałem, podejrzane. Optymalizacja, co my to mamy? Analiza taktyczna, hieny, stop do pistoletów maszynowych i tkanina tkabur po 4 sztuki, wyniki zwiadu polowego 5 sztuk, kalibracja SHD 3 sztuki. Dobra, i zostały zasobniki egzotyczne. Zobaczmy, co w nich będzie. Coś pewnie coś egzotycznego. Sacrum Imperium. Dobra. Rozkaz grozy, a tu rozkaz grozy tu już miałem. Porażający cios. Nakolanniki Ninja Bike Messenger. To mam. Nakolanniki Sawyer. A to nie wiem, czy mam. Ale mam teraz. Zaraza. To mam. I rozkaz grozy, który też mam. Okej. To były 20 zasobników. Zaraza. Zaraza ta, którą otrzymałem, jest gorsza od zarazy... Zaraza ta, którą otrzymałem, jest lepsza od zarazy, którą... Moment.
Uszkodzenia pancerza są dokładnie w takim samym poziomie, ale ta 65300 obrażeń, to mam atrybut kluczowy 11,9% obrażenia na karabin maszynowy, a ta, która mamy, ma 11,1%. Z kolei ten nowy plus 9% obrażenia zadawane celowi poza osłoną, a te, które ja mam obecnie, to jest plus 11%, czyli o 2% więcej. Czyli teoretycznie, nie różni się to absolutnie, kurwa, zbytnio wiele. No, okej, okay, obrażenia o 300 punktów więcej, ale... Dobra, to zostaje. Rozkaz grozy Sacrum Imperium. Na świętą światłość, aby to pomogło mi wcielić w życie boskie prawo. Sacrum, co to jest? Karabin snajperski, to nie pamiętam. MG5. 60, ja mam 63200, a tu jest 62300, czyli o 100 więcej. Dobra, tak więc... 14,5, 11, 12. Uszkodzenia pancerza. Moment, wait, kurwa. Tutaj pojemność magazyn. No nie źle, kurwa, pomyliłem się. Standardowa MG5, którą ja mam mam wcześniej niż ta nowa. Ma zdecydowanie lepsze obrażenia na karabin maszynowy i obrażenia zadawane celowi poza osłoną do tego atrybut plus 12% pojemność magazynka, czyli zamiast 50 ten ma 55, a mam tutaj, nie ma, ten ma 50, a ten MG5 ma 56, tak więc no. No tam był co, kabaret jeszcze, pamiętam. Tak, to był obłęd. Powtarzam ci, Dragow, nazwij mnie obłędną psotną laską jeszcze choć raz. Vivian Conley. Dobra, zarówno kabaret, jak i obłęd to sobie dam jako ulubione. Zobaczymy, co będzie potem. No i takie, kurwa, trochę gówno, no. Tutaj coś było, maski nie, a przyrządowanie, no trochę tego było, ale tam gówno warte. Porażający cios, który jest, kurwa, ja mam tutaj 127401 obrażeń pancerza, ale za to tu mam 139612. Dobra, czyli to, które otrzymałem teraz, jest lepsze od tego, które miałem. Odporność na wybuchy plus 8,8% i ochrona przed... plus 9,3% ochrona przed zagrożeniami, to jest ta poprzednia, ta, którą mam teraz, to jest 8,2% odporność na wybuchy i plus 9% ochrona przed zagrożeniami. Ale mimo wszystko, tak patrząc, ogólno pancerz jest zdecydowanie lepszy. Tak. Zdecydowanie to, co otrzymałem, jest lepsze. Nakolanniki Sawyer, a to zaznaczę jako ulubione. I mam tak, nakolanniki Ninja Bike Messenger, tu obrażenie na broń 15%, tutaj tak samo. Atrybuty, plus 5,2% szansa na trafienie krytyczne i plus 11% obrażenia na trafienie krytyczne. Tutaj plus 4,9% szansa na trafienie krytyczne i plus 10,7% obrażenia na trafienie krytyczne. No to bez dwóch zdań, ale to nowe jest lepsze. Dobra, rękawice to chyba nie było nic, tak? Zgadza się, w rękawicach nic nie było. No i na torbie też nic nie było, wszystko jest praktycznie takie, jak było wczoraj. No. Tak więc, moi drodzy, uzbierałem, to było 20 zasobników, takie, no, można powiedzieć, trochę bieda. Aktualnie sezon, jak widzicie, mam jeszcze praktycznie 5 poziomów i mam wszystko zrobione. Dzisiaj wbite, co prawda nie zakupiłem sobie jeszcze owego karnetu, gdyż
ten sezon kończy się za. Skończy się za 5 tygodni, 6 dni i 17 godzin na ten moment. Dzisiaj, czyli w momencie, kiedy to nagrywam, jest 8 sierpnia, godzina która? 16:22. No. Tak więc, cóż, ja idę robić dalej. No. Idę sobie dalej robić tygodniowy najazd, trochę tego jest. Została twierdza na Roosevelt Island i później twierdza w Tidal Basin. Tak więc może jak uzbieram kolejne 20 zasobników, zobaczymy co ciekawego mi wypadnie. To tyle, dzięki serdeczne za obejrzenie i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się i pa pa! Zobaczymy kiedy z gry The Division 2.